No i to jest nasz, słuchajcie, pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok na konsolę PlayStation 5. Nagrywanie zaczęło nam się praktycznie od razu, bo to jest gra w 120 FPS-ach, więc szykuje nam się gra roku, słuchajcie, wiele recenzji widziałem. I słuchajcie, ta gra ma naprawdę duży potencjał na grę roku. No już w tej grze nam Kratos powraca. I dowiemy się, mam nadzieję, więcej o Lokim, czyli Atreusie naszym kochanym. Coś czuję, że wszystko tu jest okej. No, wszystko się zgadza. Zakończmy. Sławki dźwięk 3D, tak. Zaczynamy naszą fabułę. To jest gra od studia Santa Monica, a wydawcą jest Sony Interactive, albo na odwrót. Zawsze się mylę. Zawsze zapomnę. Santa Monica Studio wyprodukowało grę, ale wydawcą jest chyba. O, mamy nasz ekran wczytywania. Ładnie, już to widziałem niestety na spoilerach. Podsumowanie gry God of War. Co to jest? Tak w zasadzie? Matka chłopca nie żyje. Obejrzyjcie sobie. Jej trochę z najwyższego szczytu wszystkich światów. O! Tych światów nie przepadają Kratos za ma. opcjami, zaufaj mi. Kratos ma inny. Atreus ma inny dubbing. Ale to przeszłość. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. Najpierw odrąbcie mi głowę. Oko Odyna uważnie cię śledzi. Tak wam podsumuję historię. Powiem, zacząłeś wyrzynać jego ziomku. I będziemy dalej to robić. Postanowiłem żyć jak człowiek, ale tak naprawdę urodziłem się bogiem. I ty również. Możemy robić, co chcemy. Inny głos ma zupełnie. Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Matko. Nie, stój, Kratosie, to sprawa między. Nami. Zostaw Atreusa. Pamiętacie te wydarzenie? Nie, mój syn. Mój najdroższy syn. Zrobiliśmy to w samoobronie. Spójrz, była gigantem. Jestem gigantem. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Giganci nazywali mnie Loki. Loki? To pytanie na kiedy indziej. Kim jesteś, Atreusie? Chcę się o tym dowiedzieć. No, nowa gra, zaczynamy. Łaskawość. Niech będzie łaskawość. Ustawienie dla graczy, którzy chcą, przygoda była bardziej skupiona na historii niż na walce. Wyważona rozgrywka to ustawienie dla graczy, którzy chcą, by przygoda w równym stopniu skupiała się na walce i fabule bez litości. Którzy chcą, by walka stanowiła poważne wyzwanie, Bóg wojny. Ustawienie dla graczy, którzy chcą, aby gra była tak trudna, jak to możliwe i wymagała boskiego refleksu i planowania. No ale my chcemy łaskawość, bądźcie łaskawi. Zaczynamy naszą grę. Patrzcie, jaką cutscenką. Już się nie mogę doczekać. Ale sprawdzę przy okazji, kto wyprodukował, a kto jest wydawcą. Co tam trzymasz w jej prochy? Producent to Santa Monica Studio, a wydawca to Sony Interactive. Byłem blisko chyba, albo powiedziałem dobrze. O, Serge the Player coś wtławił. Znaczy, on wstawił go tu porę już drugi odcinek, a dopiero pierwszy. No nie wierzę w niego. Po prostu, dlaczego oni mają światłowód, a ja muszę się męczyć z jakimś zwykłym Wi-Fi?
to nie jest sprawiedliwe. Pamiętamy, że wydarzenia w tej grze dzieją się 3 lata po wydarzeniach z ostatniej serii God of War z roku 2018. Ale fajny głos ma. 3 lata po. To są wydarzenia 3 lata po wydarzeniach z tamtej gry God of War. Dla ciekawskich. Co teraz? Nie wiem, Atreusie. Burza nie odpuszcza. Przygotuję je. Urosłeś, chłopcze. Wyglądasz trochę inaczej. Dojrzalej. A co Kratos potrafi nowego? To się okaże. Widziałem gdzieś ciekawą zmiankę, że Kratos to jest świt Ragnaroku. Że to on jest Ragnarokiem. Czy taka jest prawda? Tego nikt nie wie. Aha, przyniósł nam jelenia tylko po to, żebyśmy go stąd wynieśli. O, Sanie. Z wilkami. Może spotkamy w tej grze Finfira. Znaczy, tego wielkiego wilka. Zapomniałem, jak on miał. Jakoś na pewno miał. Na pewno spotkamy go, ale jak on miał? Ten wielki wilk? Nie mogę jakoś sobie przypomnieć. Mamy nawet Bifrost przy sobie. Że Kratos go zachował. Skąd masz tatuaże? Trzy lata po, trochę się zmienił, ale czy nie za mało? Kratos to Kratos. Przetrwać Fimbul Winter, droga rozpoczęto. Oglądaj się, wciśnij, by tworzyć ustawienie kamery. Okej. Trochę to dziwne, ale okej, no. Udaj się do domu. Mam nadzieję, że Fenrir się wyspał. Może teraz będzie w stanie coś zjeść. Dzięki temu mamy nową lokację. Bardzo chory na Atreusie. Wiem. Chociaż wczoraj czuł się trochę lepiej. Przez chwilę. Znam ten głos. Będzie jadł. Może jest nadzieja. Często używałem go w serialach albo filmach polskich do dubbingu angielskiego. Na przykład Artur i Miminki. Sokół? O nie. To ona. Bariera jest blisko. Wiem, kto to... Pamiętacie Freję? Zaczyna się walka. Freja, odsuń się. Nie chcę z tobą walczyć. Zniszczyłaś nam tarczę. Miej przeszkodę używając lewego drążka. Na pewno nie. Bądź czujny. Pierwsza scena ze zdjęć, jaka wystąpiła, już nastąpiła. O nie, znowu ty. Musimy ją zgubić. Szybciej. O-o. Drzewa lecą! Oj, zła kobieta, zła. A tak nam pomagałaś, Freyo, królowo walkuli. Brońmy się. Długo nie wytrzymam! Ojcze! Trzymam cię! Zbliżamy się do granicy zaklęcia ochronnego! Już prawie jesteśmy.
Zawsze się jakoś ostro zaczyna. Ej, nasz płaszcz! Serio, przebiłaś nam skórę? Tak łatwo Kratos by zginął? Masz swoje. Freja, rozumiem, że wiele się zmieniło, ale bez przesady. Musiał zginąć, bo by inaczej ciebie zabił. Nasz wielki bóg musiał zginąć, nie pamiętam jak miał na imię. Nawet, ale wiem, że musiał. Wracajmy do domu. Speki, Svana! Hop! Speki i Svana? Speki i Svana, no dobra, fajne imienka. Przepraszam, że nie strzeliłem. Nie chciałem, żebyś strzelał. Mamy przedstawicieli gry. Ratowałeś ją. Zabiłem jej syna. Nigdy mi tego nie wybaczy. Wiem. Zabić komuś syna to jest naprawdę ciężka sprawa. Dura naprawdę sprowadziła Fimbulwinter. Cały czas pada śnieg. Kiedyś się jeszcze ociepli? Kiedyś. Ale najgorsze wciąż przed nami. A Vandir. Vandur miał na imię. Jesteśmy w domu. Magiczna bariera nam pomoże. Mam nadzieję. A Kratos nie jest ci zimny teraz? A gdzie jest rana od Frey? Zaniosę. A teraz się robi samodzielny. Loki umie się kontaktować ze zwierzętami. Atreus jest Lokim, więc rozumie zwierzęta. A Kratos jest w podziwie w sumie jakimś tam. A gdzie nasza głowa? Mieliśmy zawsze na po prawej stronie głowy. Co, zjedli? Nie zjedli. O, ale uniki i tak wszystko. Styl broni i wszystko jest tak samo jak było. Nie no, widać delikatne różnice. Bardziej zoptymalizowana jest ta gra. Jest faktycznie te 120 FPS-ów. Widać różnicę. Topor o wiele szybciej niż przy 60 FPS-ach chodzi. Ale umiejętności wszystkie straciliśmy. Jak tak patrzę, to jak przetrzymuję, to już nam nie rzuca toporem, tak jak liczyłem na to. Nie słyszę go. Zawsze się witam. Atreus. Fenrir! Fenrir! Fenrir, przecież ten wielki wilk to Fenrir. W tej wersji historii jest zaprzyjaźniony z Kratosem i Atreusem. Bo Fenrir to jest syn Lokiego. W oryginalnej wersji nordyckiej. Więc Fenrir jest przyjacielem Lokiego, czyli Atreusa. Gdzie jedzenie? Wciąż głodny? Dalej, mały. Musisz jeść. Jedz! Co? Co się dzieje? Za dużo? Bardzo ładnie. Dobry wilk.
Urośniesz do wielkich rozmiarów, Fenrir. Atreusie, zostało mało czasu. Dlaczego? Nie... się przygotować. Nie wiem, co się dzieje. Umiera? Na co? Fenrir nie umrze. On chce żyć. On umiera. Nie, Fenrir jeszcze nie umrze. Urośnie tylko, do większych rozmiarów. To jest syn Lokiego. Dobry wilczek. Odważny. Szybki i silny. Odpocznij sobie. Dobrze? Daj sobie radę. Możesz. Smutne odejść. To. Musisz to zrobić. Nie umieraj tak łatwo. Przykro mi, Atreusie. Sofna. Apfra. Desu. Sofna. Hefan. Co to za słowa są? Sofna. Sofna. Nie żyje. Sofna. Biedny wilczek. Ostro się zaczyna gra. Prosto w sam środek wszystkiego. Kratos, trochę współczucia dla syna. Stracił przyjaciela. Aż mi łezka się zakręciła wokół, bo ostro się zaczyna. Jestem zżyty z tymi postaciami. Współczucia, Kratos. Nie. Jest środek nocy. Noc nie powstrzyma naszych wrogów. Czemu? Po co? Nic, tylko ćwiczymy i ćwiczymy ciągle. To nie wystarczy. Nie możemy się ukrywać. Nie ukrywamy się. Szykujemy się do bitwy, na którą nie jesteśmy gotowi. Oboje? Przykro mi, wilku. Według przepowiedni Fimbulwinter poprzedzi Ragnarok. Będzie wojna. To jest. Cokolwiek ma zrobić Loki, powinien działać właśnie teraz! Nie skończę mojej opowieści kryjąc się tu! Powinienem wyruszyć! Dowiedzieć się, kim jestem! Kim jest Loki! Nie pozwolę ci się wdać w walkę z bogami! Musisz, Kratosie. Nie chcę z nikim walczyć! Chcę odpowiedzi! A jeśli one doprowadzą do wojny z Asgardem? Może tego chciała matka? Nie mamy pojęcia, czego chciała. Pamiętam tę scenę ze zwiastunu. Nigdy się nie dowiemy. Ale wiemy jedno. Na pewno matka chciała, żebyś dowiedział się, że jesteś Lokim. Proszę. Zostaw mnie samego z Fenrirem, nim go pochowam. Fenrir jeszcze urośnie, na sławę, uwierz mi. Musisz to zrozumieć, Kratos. A ta blizna na twoim ciele to po czym? Bo nie pamiętam. No, witaj, głowo. Nowy wystrój w mieszkaniu. To srogie oblicze rozpoznałbym z daleka. Ja ciebie też. Zdradzisz mi, co poszło nie tak? Tęskniłem, Mimir, tęskniłem. Wilk nie żyje. O nie. Kratos, nie, który się żali? Jak chłopak to przyjął?
kiepsko. Jest źle. Niech to. Dlaczego miałby nie pochować? W porządku, bracie. Dobrej nocy. Co jest tym złego, że go pochowamy? I co, cała gra to będą cutscenki. Wiem, że odwiedzimy wszystkie 9 światów, więc udamy się do Helheimu znowu, powrócimy do światów, w których już byliśmy. I w końcu udamy się do samego Asgardu. Co to, duchy nas straszą? To nam się śni, czy co? Kratosie? Fai? Czym jest Fai? Kim jest Fai? To nie była nasza matka? Znaczy Lokiego matka? Faja? Czy jakoś tak? Dołączysz do mnie? Bo to nam się śni na bank. No popatrzcie, nie ma śniegu, a to znaczy, że zima przestała istnieć. Kim jesteś? Gotów? Fej? By na barkach siedział ci sam Emir. To twoje łowy. Pójdę za tobą. Dobrze, ponuraku. Świeżo zabity. Pamiętam tę miejscówkę. Jak rozumieć te pomruki? Powiedz, co ci chodzi po głowie? Ścigamy drapieżnika. Tak, wilka. Wilki zabijają. To naturalna kolej rzeczy. Tym razem się mylisz. Podejdź powoli. Spokojnie, mały. Chcemy ci pomóc. Prawda? Nie, nie, zostań! Chodźmy. Chory wilk, którego znaleźliśmy za granicą zaklęcia, znalazł drogę do środka. Mówiłam, że tak się stanie. To nasza wina. To nie była nasza sprawa. Ale... W tym wspomnieniu nawet nie mamy topora. Nie do drzwi, żeby stać się naszą sprawą. Jeśli możemy ograniczyć szkody, które wyrządzi, powinniśmy działać. Mamy się ukrywać i siedzieć bezczynnie? Nie ukrywamy się. Nie pójdziemy tamtą stronę, za wilkiem? A raczej nie, bo uciekł. Co mamy? Kółko. Fajna grafika. Ładnie to wygląda. Silna babka. Mam sama je podnieść? Mój siłek. No, myślałem, że Kratos dostanie buziaka przez chwilę. To jest coś nowego. Tędy. Hej. Fej. Znikła. Co to jest? Bracie. Miałeś zły sen. Zdecydowanie miałeś zły sen. Gdzie Atreus? Dlatego cię wołałem. Poszedł pogrzebać wilka i nie wraca. Już dość długo.
Musi być w pobliżu. Atreus? Tu cię nie ma, znajdź Atreusa. Przetrwać. Film coś tam. Okej. Przysługi. Cele. Mamy trochę lepiej to zrobione. Mapa. Górny dziki las. Chwila. Umiejętności to tam standardowo. Ulepszenie tak jak w ostatniej wersji. Za mało PD oczywiście. Pancerz tyłów, pancerz na biodra. Nie o to mi chodziło? No dobra. Ale co z... No nie wiem, nie widzę tylko czarnej doliny. Może w późniejszej wersji gry będzie. Boże, komu wgrałem to, ale nie ma. Udaj się do domu. Atreus poszedł pochować wilka, lecz nie wrócił do domu. Zaczynam się martwić. Pójdę jego śladem. Przysług jeszcze nie mamy. A kodeks to standardowo. Fej. Tak wyglądała matka. Fenhir. Mimir. Freya. Szkoda, że jest naszym wrogiem. Baldur. Magni i Modi. Dobra. Nie mamy czasu, idźmy za Atreusem. Automatyczny wybór, też ciekawe. Mistyczna brama, Kratos. Mistyczna brama zablokowana. A my musimy iść... Chwila. No, L2 zmieniamy. Nie, no czyli dobrze, idziemy gdzieś tutaj, tak? Przepaść Baldura jest zbyt niestabilna, nie odważyłby się. Nie była otwierana. Nie ma tutaj śladów. Spójrzmy, ślady prowadzą do zamarzniętej rzeki. Najpewniej właśnie tam go zakopię? Rzekomo gdzieś tu. To czemu idziemy tu? Czołgał się tutaj. Ach tak. Wykonajmy mocny atak. Spałeś dziś niespokojnie. Bardziej niż zwykle. Koszmary? Śni mi się przeszłość. Prawie co noc. Ach, pewnie stare dzieje. Grecja? Górny dziki las. Czuję, że Fej próbuje mi coś przekazać. Chyba nie chcesz powiedzieć, że znów rozmawiasz z duchami. Nie, ale to coś więcej niż wspomnienie. Opcje?
Na mapie jak to wygląda? No w sumie na mapie idziemy prosto do miejsca, w którym musimy być. Pełnym zdaniem, bracie. Ślad się tu urywa. Trento! I nie jesteśmy sami. No jasne. Zobaczmy, jak pójdzie nam walka. Jeszcze coś nowego. To są ludzie, ci łupieżcy. Midgarczycy nas atakują. Kodeks Biedza o świecie. Bestiariusz. Lekcja. Chwila. Kodeks. Poziom brązowy. Zabici łupieżcy. Aha, okej. Okay. Standardowo jak w zeszłej grze. No, standardowo. Ej, brakuje mi niektórych umiejętności z God of War, God of War. Znaczy z God of War z 2018. Będzie brutalne? Popatrzcie. W miarę... Wow. Wow. Sprawdźmy, jak tam zaklęcie ochronne. Przed nami jest jedno z tych drzew. Widzieliście, co on zrobił? Przeciął gościa na pół. No, faktycznie zaklęcie zostało przełamane. To wyjaśnia intruzów. Co tu się stało? Za chwilę się dowiemy. Niedźwiedź rozszarpany. Przez co? Większego niedźwiedzia, rannego, walcząc złamały drzewo. Musimy znaleźć chłopca. Ano, mógł się gdzieś schronić przed tymi łupieżcami i bestiami. Trzymaj się tropu, znajdziemy go. Znajdziemy chłopca, bez obaw, Kratos. Tędy nie przejdziesz. W ten sposób nie znajdziemy. Poszukajmy śladów krwi. Srebro. No wiem, ale skrzynki też są ważne, słuchaj. Aha, trop ciągnie się dalej po drugiej stronie. Musisz utorować ścieżkę. Łatwizna. Domyślasz się w ogóle, dlaczego chłopak się oddalił? Pokłóciliśmy się. Oskarża mnie o to, że ukrywam się przed Odynem. Tylko głupi by się wychylał po zabiciu trzech członków jego rodu. Wkrótce za to zapłacę. Dlatego Atreus musi zacząć sobie radzić sam. O, chodzi o te przepowiednie. Oto, że giganci tu jest Atreus. Namalowali martwego na jakiejś ścianie pełnej proroctw, które się spełniły. Nie wierzę w przepowiednie. No to czemu się boisz? No i dobrze. To naprawdę dużo krwi, bracie. Trzeba go znaleźć. Znowu się gubię w tym dzikim... lesie. Mam nadzieję, że nasz strój Czarnej Doliny szybko się odblokuje. Wchodźmy tu. Już przyzwyczajenie. No właśnie. Jestem sceptyczny. Ale to fakt, że widzieliśmy rzeczy, których nie sposób wyjaśnić. Więc jako najmądrzejszy człowiek świata, nie mam bladego pojęcia. By nasycić topór mrozem. A właśnie, to jest nowość, o której zapomniałem wam powiedzieć. Teraz mamy możliwość nasycenia naszych broni mrozem. Tak samo jak ostrze chaosu możemy nasycić chyba gorącym, czy czymś takim. Widzicie?
Nasyćmy i mamy do tego nieograniczoną ilość. Dobranoc panu. Nie rozpoczyna się mnóstwo miejscówek. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak Kratos mnie wykańczy. Fajne jest to wykończenie w stylu Kratosa. Te nowe, odnowione. Oj wy, mieszkańcy tego lasu. Au. Brakuje mi tego sparowania. No, powtórzyła się już animacja. Gdzie się podział ten trop? Tu nas prowadzi. Ale gdzie ty poszedłeś, Atreusie, tak daleko? Nie chcę wiedzieć, kim jesteś. Upieszcza zwiadowczyni. Sowy. Jeszcze ktoś? Wciśnij L1, żeby sparować. O, tego mi brakowało. Dobranoc. Zbyt wielu nas zwiadowców. Ich obóz musi być w pobliżu. Wiem, co sobie myślisz, bracie, ale Atreus jest samodzielny. Dobrze go wyszkoliłeś. Ciągle mi to powtarza. Na pewno jest dobrze wyszkolony, no. Kute żelazo, element rzemieślniczy. Fajne jest, że takie duże czcionki mamy w tej grze. Trop prowadzi do jaskini. No, to wiemy, dokąd mamy iść. Na pewno możemy wejść niezauważeni. Myślisz? To upieszcy, którym zabrałeś wilki? Nie. Muszą tu być od niedawna. Zabraliśmy komuś wilki? Wiele się zmieniło przez 3 lata. Śmierć z przestworzy. Zbiegnij z krawędzi, wciśnij, znajdując się w powietrzu, by wykonać atak. Śmierć z przestworzy. Coś takiego. Już z automatu. Już z automatu zrobiłem unik, nawet nie kontrolowałem tego. Na mapie, gdzie się znajdujemy, blisko Kratosa już w sumie, znaczy blisko Atreusa. Fajne jest to nasycenie. Chyba tak. Zlikwidujemy całą szajkę w jednej chwili. Dla mnie to plus. No, no, ktoś tu podpadł niedźwiedziowi. Ogień z góry! O, nie zdążyłem. Hmm.
Atreusie. Jeszcze? No, prawie wyszło. Jest ich tu pełno. Atreusie, jesteś tu? Trop prowadzi z powrotem na zewnątrz. Musimy znaleźć drogę na górę. Co by Atreus zrobił w takim miejscu? Atreus szukał tu schronienia, ale na widok łupieżców poszedł dalej, a niedźwiedź wparował tu później. Narozrabiał, trzeba mu przyznać. Myślisz, że ścigał Atreusa? Trochę nowych lokacji jest. Rannej to Atreus go ścigał, żeby mu pomóc. Wiesz, jaki on jest. Atreusie! Gdzie jesteś? O-o. Tak, Kratos, uważasz. Jakim cudem ten niedźwiedź jest w stanie przeczyć nam skórę? Bior. Nie dam się pokonać jakiemuś niedźwiedziowi. Nie możesz nas pokonać. Zły, misiu, zły. Jak się drom na siebie. Wygrałeś się, naprawdę. Walczyłem z królową, królową Walkirii. Czego ty ode mnie oczekujesz, że dam się tak łatwo pokonać? Misiu. Naprawdę, bez przesady. Czy jesteś naiwnym misiem? Wykończmy cię. No nie, no bez jaj. Umieraj, misiek. Musisz umrzeć, misiek. To twój koniec, przykro mi. Co się dzieje? Atreus. 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 To był Atreus cały czas? Atreus. Niemożliwe. Co? Najpierw skup się. Oddychaj. Walczyliśmy z Atreusem, mogliśmy go zabić. Co się stało? Nie wiem, ale... Przeobraziłeś się, użyłeś swojej mocy. Pochowałem Fenrira, a potem sam nie wiem. Byłem smutny, a później wściekły i się bałem. Pamiętam, że biegłem. Był tam niedźwiedź. Nacierał i...
ruszyłem na niego? Ale to musiał być sen. Przemieniłeś się. Masz takie macie. Nie wiedziałem, że to potrafię. Nie zrobiłeś nic złego. Poniosło cię. Dlatego nie wolno ci przerywać treningu. Nie wiemy, jak potężne posiadasz moce. Bez dyscypliny mogą być niebezpieczne. Już nauczyłeś mnie dyscypliny. Więcej mi nie trzeba, chcę odpowiedzi. Ale ty ich nie znasz. Znała ja tylko twoja matka. Zataiła je przed nami. Może ktoś będzie w stanie nam pomóc. Ktoś, kto opowie nam wszystko o gigantach. I o tym, kim właściwie jest Loki. Atreusie. Nie lepiej, żebym rozumiał, kim się staje? Atreusie! Posłuchaj mnie. Mogłem cię zabić. Póki nad tym nie zapanujesz, nie będziemy podejmować ryzyka. Bezczynność też nim jest. Sam mówiłeś. Przestań myśleć jak ojciec i zacznij myśleć jak generał! Nie! I zgul brodę. Miś był bardzo niegrzeczny dziś. Zmieś się z niedźwiedziem. Atreus. Teraz nam się coś odblokowało. No tak. Możemy to ulepszać? Faktycznie, będziemy mogli nawet ulepszać sobie spartański szał, oprócz tarczy i lewiatana. Idziemy stąd. R2. Wracajmy do domu. Zdążymy wrócić, zanim odcinek się skończy? Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to będziemy kontynuować w następnym. O tym, że chłopak zmienił się w niedźwiedzia. No, właśnie. Nie teraz. Naprawmy zaklęcie ochronne i wracajmy. Ktoś przełamał zaklęcie? Tak, ty. Czyli mnie winisz? Tego nie powiedziałem, Atreusie. Ale tak to zabrzmiało. Przełamaliśmy sami sobie zaklęcie. Strzały towarzysza. No! Brakowało mi cię, Atreusie. Wracamy i wykończymy ją. Chłopcze, oprócz zdolności porozumiewania się ze zwierzętami, a sam schodzisz. Jakieś inne nowe przejawy magii? Nie bardzo. A Fenrir? Co z nim? Kiedy zdechł, rzuciłeś czar. Nie rzuciłem. Ale widziałem światło. Nie wiem, o czym mówisz. Może to sprawka Fimbulwinter. Sam daje się zwieść. Tak? Czyli on rzucił zaklęcie, które sprawi, że Fenrir urośnie do takich wielkich rozmiarów. A Atreus nie będzie zdawał sobie sprawy z tego. Skąd tu tyle krwi? To twoja krew. Naprawdę? Twoja albo ofiary, którą za sobą ciągnąłeś.
Ta wersja wcale nie brzmi lepiej. Coś jest nie tak? Nie mów, że Freja się już dostała. Ważne, że się udało. Serio? Nic wiecie? To i matka. Nie chciałem. Zamiary się nie liczą. Tylko konsekwencje. Co? Jak Chewbacca. Co teraz? Nic. Zostawmy to naturze. Przykro mi. Nie wiedziałem, że tak to się potoczy. Nadciąga burza. Mam dość tego zimna. Jesteśmy prawie w domu. No. Co znowu? A wy co tu robicie? No, prawie. Dobranoc. Żegnaj. Rety, dużo tych gości. Walczymy z nimi całą noc. Widocznie byli w obrębie działania zaklęcia. No. Chodź stąd już. Bo już wytrzymać tu nie idzie. Dobrze, że nie żyją po prostu. Wiem, brzydko powiedziane. Dobrze, że nie żyją, ale... Czasami to prawda. Hej, z pana! Nie bój się! Atreusie! Sprawdzam tylko... Idź spać! Tak jest. No, idź spać. Jaki rozkaz nagle, nie? Mapa? Gdzieś tutaj jest mistyczna brama, nie? Na razie zamknięta. Dobra, bo zimno, nawet ja odczuwam, bo zima się zbliża. Ten wieczór był trochę zbyt burzliwy jak na mój gust. Choć przyznaję, że przez chwilę poczułem się jak za starych czasów, przemierzając we trójkę nieprzyjazne dziewicze leśne ostępy. Sam od dłuższego czasu unikasz wspólnych wypraw. Po prostu jestem trochę zmęczony. W kółko tylko polujecie na jelenie. Przecież ty nawet nie potrzebujesz snu. Zmęczenie miewa różne oblicza. Z czasem to zrozumiesz. Usiądźmy. Odpocznijcie, moi bracia. Rano wszystko staje się bardziej znośne. No chyba tak, a musimy kończyć nasz odcinek dzisiejszy. Co to było? Bierz łuk! Tor przybył.
ale musimy skończyć nasz odcinek tak z dupy. O, witaj Torze, synu Odyna. Jakim cudem tu się dostałeś? Kim jesteś? Tor. Mogę wejść? Fajny głos masz. Przyniosłem miód. Nie sądzę, żebyśmy się dogadali. Na pewno znajdziemy wiele wspólnych tematów. Co by szeptał? Mimiraż by schował pewnie. Wysoki ten Tor. Cholera wysoki. Jakim cudem przełamałeś zaklęcie obronne? Niezła chata. Pewnie masz lepszą. Wejście Tora. Mjolnir? Mjolnir. Wysoki jesteś. Oczek Odyna. I co, dogadujecie się? Co cię tu sprowadzę? Taki tam miły gest. Wydajesz się spokojną, rozsądną osobą. Jesteś? Spokojną, rozsądną osobą? Zależy, czy wymaga tego sytuacja. No nic, w następnym odcinku dowiemy się, co było dalej. A póki co, zostawię was w tej chwilowej niewiedzy. I czekajcie do odcinka drugiego, gdzie rozmowa zostanie dokończona. Póki co trzymajcie się. Odcinek z God of War już niedługo. Nie zostawię was w takiej niewiedzy. Cześć!